Szybko wracamy z kolejnym odcinkiem. Zapraszam do oglądania. Witam na kanale Kwasobranie. Mecz z Wartą teraz czeka. Kto oglądał ostatni odcinek? No, nie można powiedzieć, że ten mecz był udany. Przegrana 5-0 z Pogonią, wygrana z Zagłębiem 4-0 i 2-0 z Brookbetem. Niestety, jak zobaczymy teraz na tabelę, 11 pozycja nie jest jeszcze stracona. Zagramy teraz Wartą, która ma ostatnie miejsce. Jest to szansa, żeby zdobyć 3 punkty. Może blisko 8 miejsca będziemy po tym meczu, o ile Stalmielec Górnik Łęczna raczej może przegrać z Poznaniem. Stalmielec, popatrzmy na terminarz, gra z Pogonią, raczej też przegra. Trzymamy kciuki za Pogoń i Piast Gliwice z Brookbetem. No, nie wiem, czy nie wolałbym, żeby Brookbet jednak wygrał ten mecz tak samo. Zobaczymy, jak pójdzie nam w tym meczu. Zapraszam serdecznie na mecz z Wartą Poznań. Szukamy cały czas wzmocnień. Nasi piłkarze, nasi skauci przeszukują ligę holenderską, portugalską, polską i austriacką na ten moment i japońską. Jakich zawodników szukamy wzmocnienia każdą pozycję, ale wydaje mi się, że tak. Jeszcze ten Sok, mimo tego, że ma niektóre mecze dobre, jest graczem meczu, jeszcze jest elektryczny. No tutaj ta prawa strona Young, no próbujemy go wprowadzić do drużyny, niech gra, ale też Andons, jak widzicie, nie przebił się do podstawowego składu. Savic wrócił, Andrade wrócił, Georgi, pomimo tego, że jest lepszym napastnikiem niż Zdybowicz i Sobol, grzeje ławę. Kliment tak samo. No, co mogę powiedzieć? Starzyński, Antonsen. No, na razie zostają ci zawodnicy na ławce rezerwowej, a nawet nie na ławce, tylko poza składem. Wracamy więc do meczu. Young zagra. To jest jego kolejny mecz po wyjściu, nie po wyjściu z ławki, a w podstawowym składzie. Gruszkowski, Armadui, Seok, i próbował Zdybowicz do Sobola zagrać, niestety nie udało się. Czyż Kuźmiński, dobrze, Armadui odzyskuje piłkę, Young, Savic, praca za Jakubiakiem, Korin, Abramowicz z Jakubiakiem, Jakubiakiem, pomyliłem nazwiska. No, spokojnie przychodzi tutaj. No i 1-0 prowadzi Warta. Rozproszył mnie telefon, tutaj dostałem jakąś wiadomość na Messengerze i od razu gdzieś tam oderwałem wzrok przy takiej akcji. No trudno, 1-0 przegrywamy, no ale jest 10 minuta, cały mecz przed nami, więc na pewno jeszcze nie raz zagrozimy bramce Warty Poznań. I Krzyżycki, Jakubowski, Helmadui, dobra piłka do Koryna, no, ale to niestety Warta Poznań zagraża bramce Wisły Kraków. Dobra, teraz podanie, Sobol ma piłkę, widzi tam wychodzącego Younga, ale zagrywa do Gruszkowskiego, Gruszkowski, aj, zatrzymany na obrońcy Warty Poznań, Zrelak, Jakubowski ze Zrelakiem,
Dobrze, teraz z relak, dobrze z relak i 2-0. 27 minuta, Wisła przegrywa 2-0 z relak. Znalazł się w polu karnym, wykończył bezproblemowo piłkę, którą otrzymał od Jakubiaka. No i niestety Wisła przegrywa już 2-0. No, żeby ten mecz nie zakończył się jak z Pogonią Szczecin, nie ma pomysłu na rozegranie. Seok. Savić, El Madouli grają blisko siebie na krótko. Teraz El Madouli przyspiesza w pole karne. Jeszcze widzi tutaj Sobola, który chyba wracał. No, wydawało się, że spalonego El Madouli. El Madouli próbuje Gruszkowski. Jest tam Young, do niego nie będzie jednak zagrana piłka. Gruszkowski. El Madouli strzela. Zablokowany ten strzał. Gruszkowski już wraca za Zerlakiem, tam za dużo miejsca na drugiej stronie. Koryn, Abramowicz, Koryn, Lotli, Seok, Koryn, Abramowicz. No, czy Warta Poznań idzie po kolejną bramkę? Seok. Dobre wejście Seoka. Lotli. Lotli rozgrywa tą piłkę z Savićem. Savić. No, widzi El Madouliego, Zdybowicz rozglądał się, podaje do El Madouliego, El Madouli, dużo miejsca, do Savića, Savić, no niestety blokowany ten strzał Jakubowski i znowu Warta w kontrataku napędza ten atak. Piłkarz Warty, Kuźmiński. No, dobrze, teraz Seok asekurował tutaj Koli. Chciał zagrać do Abramowicza, niestety błędne zagranie. Teraz piłkarze, o Jezu, 3-0. Piłkarze Warty. No. Pięknie, 3-0. Czyż. Jeżeli Warta strzeliła 3 bramki w 45 minut, to myślę, że Wisła Kraków też będzie potrafiła strzelić bramki. Nie zapominajmy jednak tego, że Warta będzie atakować no, tak samo jak w pierwszej połowie. Widać, że jest zdeterminowana, żeby opuścić tą strefę spadkową. Teraz dobre podanie do Zdybowicza. Zdybowicz, Madouli wychodzi. No. Gdyby wcześniej oddał ten strzał, może zakończyłoby się bramką, a tak nic z tego nie ma. Koli, Krzyż, teraz Koli bardzo wysoko broni dostępu do bramki. No, piłkarze Warty spokojnie przechodzą, spokojnie, dużo miejsca. No i mogło być niebezpiecznie. Tutaj, no, niestety bez bramki na ten moment. Teraz Seok źle wybija. Blokuje Koli. Kolejna niebezpieczna akcja. Czyżby szykowało nam się wynik na 4-0. Koli, dobrze. Jest El Madouli. El Madouli. Jest tam Lethley, jest Sobol. Teraz no, chyba miało być do El Madouliego zagrania. Tutaj jednak Gruszkowski przejmuje tą piłkę i znowu Warta w natarciu. Biegański. Tym razem łapie piłkę. Abramowicz do Letleja, Letli. Jest Sobol. Rozegrał z El Madouli. Blisko pola karnego. Rozgrywa to z Savićem. Savić, El Madouli. No i myślę, że będzie bramka. 3-1. Jeszcze nie łapią kontaktu, ale El Madouli zdobywa bramkę. No i teraz wyczekujemy kolejnych bramek, wyczekują kibice kolejnych bramek. Mam nadzieję, że Wisła zdąży jeszcze dogonić w najgorszym wypadku drużynę Warty Poznań. El Madouli, Sobol,
Savic rozegrał tą piłkę z Sobolem. Jest tam El Madoui, teraz Sobol, jest Young. Young, zagranie do Sobola. Sobol, aj, nie zdążył podać w pole karne do Zdybowicza. El Madoui. No, próbują Wiślacy odebrać piłkę. Czy się to uda? Tak, ma teraz piłkę Young. Young obkręca się, piłka do El Madouiego. Teraz dobre zagranie do Zdybowicza, zagrywa do El Madouiego. Jest Savic. No, za dużo tych piłkarzy w zielonych strojach. Piłka do Abramowicza. Abramowicz trochę, czy rozerwie szyki obronne? Nie, nie udaje mu się to. Nie udaje mu się jeszcze Savic, bo zobacz tą piłkę. Jeszcze Colley przymierza się do tego ataku. Jest Letley, no i broni Grobelny. Broni bramkarz Warty Poznań. Young wejdzie za niego Jeboła, za Madiego wejdzie Andrade. No i na ten moment w takim składzie będą walczyć dalej piłkarze Wisły Kraków. Przegrywają 3-1 zespołem Warty. Dobre podanie, a i lekka podciętka, no nie udało się nic zrobić. Może rzeczywiście Zdybowicz zejdzie, wejdzie Georgi, może będzie tym piłkarzem, który no, strzeli dwie bramki w 9 minut. Niedobrze się zaczął ten odcinek, niedobra postawa zawodników Wisły. Myśleliśmy, że mamy pod kontrolą już ten sezon, a tutaj jednak... A tutaj jednak problemy. Corin, problemy w obronie. Dobre rozegranie piłkarzy Warty. Abramowicz widzi Letleya, ale nie zagrywa do niego. Od razu piłkę do Sobola, który gubi ją. Jest Georgi. No, Georgi też się tu nie popisało. No, Wisła Kraków raczej przegra ten mecz. Raczej nie podniosą się w tym meczu. Jeszcze gdzieś tam próba. Jeszcze Andrade podnosi ten atak do Letleyana, ale sędzia przerywa ten mecz. 3-1 Wiślacy przegrywają kolejne spotkanie z drużyną, którą wydawało się, że w tym sezonie no, nie nazbiera zbyt dużo punktów, że jest szansa ich ograć. Raczej są takim ligowym średniakiem, a tutaj proszę. No tak się spodziewałem, Lech Poznań wygrywa z Górnikiem Łęczną, no ale tu się nic nie zmieni. Zobaczymy tabelę, 12 pozycja, Górnik Jagiellonia, Stal Mielec. No. No, troszkę niezadowolenia, no, ale nie dziwię się, jest, to zadowolenie jest jak najbardziej adekwatne. No, problem jest na pewno w wykończeniu sytuacji. Czy na ten moment zmienimy coś w kadrze? Nie, zostaje Young, zostaje Letley, zobaczymy jak to będzie funkcjonować. No, teraz mecz z Lechią nas czeka. Z Lechią. Jeszcze może sprawdzimy sobie, jak wyglądają nasi zawodnicy znalezieni przez skautów. Przejdźmy szybko przez napastników. Jest ten Sadowa, jest Nagi, ok, 31 lat, dobra, pomocnicy. Nie ma nikogo takiego ciekawego, kto mógłby. Ten Arsenicz mnie zastanawia. Może Arsenicz wróci do Wisły? No zobaczymy.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Przejrzymy sobie tych graczy z polskiej ligi. No, bardzo mało zawodników. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A teraz zapraszam na mecz z Lechią Gdańską. Rozpoczęła już Wisła. Gruszkowski. Majmaduj czeka na to zagranie. Do niego piłka. No i tam chyba faulował i chyba będzie dobrze, że na żółtą kartkę chciał przejąć z gim piłkę. Jest Sezonienko. Sezonienko, dobre nazwisko dla piłkarza. Szczepański, Sezonienko, Zjawiński poradził sobie z Abramowiczem. Bezproblemowo Zjawiński na skrzydle, Abramowicz próbował w ślizgu. No i teraz dobrze Seok przejmuje Letli piłkę, Jezus Sobol, tam wychodzi kolejny piłkarz w Medli. Zagrywam piłkę do Letleja, Letli do Zdybowicza, Zdybowicz strzela, mamy 1-0, prowadzimy z Lechią Gdańsk na R22 przy Reymonta. Zdybowicz zdobywa bramkę. Kubicki. Stoli, myślałem, że Mosoli przez chwilę. Cierniska. Mustolin. Wajseok wygrywa ten pojedynek, aczkolwiek piłka dla Lechii Gdańsk. Seok próba jeszcze jedna. Zjawiński tam na tej lewej stronie. Dobrze, dobry mecz rozgrywa. Savic. Daleka piłka miała być do Letleja grana. Savic, jest Young. No, tym razem to podanie się nie udało. No i w przewadze atakują piłkarze Lechi. Jest Jawiński. Wpada w pole karne. Biegański wychodzi. Daleko wybija Abramowicz. Niestety to podanie nie dociera do zawodników Wisły. El-Madui. No dobrze, że teraz lekkie zamieszanie w przerwie Wisły. Lechi Gdański. Pogubili się trochę zawodnicy Lechii. Seok. Seok wyprowadza piłkę. Widzi Savicza. Jednak zagrywa z Sobolem. Teraz Savic. Tam Letli w pole karne wchodzi. Ale widzi też Amedui, który no, szykuje się Savic do strzału. No niestety. Franek Kole zadowolony na razie z postawy zawodników. Nie może narzekać. Mustolin. Dobra piłka znowu do Zjawińskiego. Jest Szymilo Szczepański, Cesej. Seok naciskają Wiślacy od razu piłkarze Lechii Gdańsk. Cesej prowadzi piłkę, szuka partnerów. Dobry przerzut do Kubickiego. Kubicki zabiera się z piłką i jest... był blisko zdobycia bramki. Zawodnik Lechii Gdańsk. Teraz Latli wywalczył sobie miejsce w składzie. Sobol traci piłkę. Niestety Sozinienko, Maloka, Kubicki znowu będzie rozgrywał piłkę. Zjawiński, Madui, Cesej, Aj, Koli wychodzi, wraca. Za duże luki się tutaj robią. No i teraz Abramowicz, na szczęście, piłkę od bramki zacznie Biegański. Jest Abramowicz, daleka piłka do Letleja, Letlej, Mustolin, Letlej zwalnia, kółeczko, jest Savic,
Spróbował Shaw, zablokowany, teraz El Madui, znowu Savic. Dobra piłka. No, nie palą, na szczęście. Dobra piłka teraz do Younga. Young zagrywa do Savicza. 2-0. Bardzo dobre podanie Younga przez za obronę Lechii Gdańsk. Savic zadowolony. Zobaczmy tą bramkę jeszcze raz, bo to była naprawdę fajna sytuacja. Young. No ja nie wiem, czy nie było spalonego. No ale na szczęście VAR został w domu i mamy bramkę. Prowadzimy 2-0 z Lechią Gdańsk. No jest to dobry wynik na ten moment. Po ostatniej porażce z Wartą. Czy trzeba się cieszyć z małych rzeczy? El Madui dalej zostaje na boisku pod morzu tej kartki. Savic przejmują piłkarze Wisły piłkę. El Madui, Sobol, Letli, Savic. Young biegnie od razu za Konrado. Czy piłkarze Lechii wyjdą z tego pressingu? Tak, poradzili sobie bezproblemowo, szybko przechodzą pod bramkę Wiślaków. Teraz El Madui, Konrado z Kruszkowskim. Wycofuje do Makowskiego. No i niestety 2-1. Kubicki chyba strzela, tak? Kubicki strzela. No, piękne podanie Sezinienko, tutaj Mustolina chyba. Podanie, no chętnie też oglądam tą bramkę jeszcze raz, bo naprawdę bardzo dobre podanie. Wycofanie piłki. Zostawiona piłka przez napastnika Ceseja. No i 2-1. Cofali kontakt. No, jest niebezpiecznie. Gruszkowski rozpoczyna tą akcję. Jest El Madui. Zagranie z Seokiem. No i Seok traci piłkę. Niebezpiecznie. W niebezpiecznym miejscu musi teraz Seok wracać. Wraca też Koli. Wraca Koli. Jest Seok w polu karnym. Dobrze. Wyszli z tego z obronną ręką Savic. Holował przez chwilę piłkę, ale zdołał się oddać do Gruszkowskiego. Gruszkowski widzi Madui, zagrywa ze Zdybowiczem. Zdybowicz i było bardzo blisko tej trzeciej bramki. Cesej schodzi, Madui dostaje piłkę w polu karnym. Ma trochę miejsca, próbował oddawać strzał. No i niestety nie udaje się. Zdybowicz wraca za Kubickim, który otrzymał piłkę, Tobers. Zjawiński, Latli. Abramowicz, błąd Abramowicza, będzie wracał. No i na szczęście piłka wyszła za pole karne. Seok, Koli, El Madui, Sobol. No, chyba dokonamy zmiany. El Madui zejdzie, bo jest taki trochę elektryczny już na ten moment. Wejdzie Andrade, za Janka wejdzie Jaboła i za Zdybowicza, może za Letleja wejdzie Staszyński. Dawno nie grał w składzie, niech dostanie szansę, niech Zdybowicz razem z Sobolem zagrają do końca. Gruszkowski, Koli, dobre podanie. Teraz El Madui, chciał zostać złapany. Madui, nie udaje się ta próba. Dobra, podanie do Younga. Young, super podanie do Zdybowicza. Zdybowicz, niestety nie dopada tej piłki. Seok daleko wybija piłkę, daleko się znajduje.
Napoli musi wracać na pozycję. Abramowicz walczy z Mussolinem, chyba faulował, ale Mussolin nieprzerwanie atakuje. Dobra wrzutka. No i mamy 2-2. 80. minuta. Lechia wyrównuje w tym spotkaniu. Zmiany, jeszcze raz zmiany. Jałęba już jest przy piłce. Andrade, Sobol. Teraz piłka do Jałęby, właśnie, który jest przy piłce. Woi, Seok, Stawicz, Andrade. Jest Stybowicz. Spokojnie Kubicki rozwiązuje tą sytuację, ale też mylą się piłkarze Lechii. Stybowicz, Andrade próbował ominąć piłkarza Lechii Gdańsk. Czy Lechia jeszcze jest w stanie zdobyć trzecią bramkę? Zobaczymy. Teraz ona w natarciu. Makowski, Koli bardzo wysoko broni. Savicz. Koli musi wracać. Próbuje złapać Makowskiego. Teraz dobra piłka. A i niestety sędzia już nie pozwala wyprowadzić tego ataku. No i mamy jeden punkt tylko zdobyty w tym meczu. Szkoda tego zwycięstwa straconego. Stawisz najlepszym zawodnikiem. Legia pokonuje Radomiak, a Górnik Kłęczna z Rakowem. Zobaczymy, jak sobie te drużyny poradziły. No i zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja w tabeli. Nie jest jeszcze najgorzej. Zobaczcie, jest 11 pozycja. Mamy 17 punktów. Górnik Kłęczna, Stalbielec. Możemy po prostu łyknąć ich jednym meczem. Tylko właśnie trzeba wygrać ten mecz. Lechia Gdańsk już uciekła na 2-3 mecze. Raków tak samo, Krakowia. No tutaj musimy się sprawdzić, bo Szczecin ma tylko dwie przegrane. Coś musi się wydarzyć takiego, żeby zdobywać te punkty. Comiesięczny raport rozwoju. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czeka nas ciężki mecz teraz z Rakowem. Potem Stal-Mielec i tutaj właśnie może się uda Stal-Mielec Zagłębie, z którym wygraliśmy wcześniej. No i tutaj już okienko transferowe, więc niedaleko jest to okienko. Nie mamy na razie jakichś kandydatów, których moglibyśmy zakupić, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało po otwarciu okienka transferowego. Mam nadzieję, że dobrze, a może właśnie zrobimy tak, że zrobimy jakąś tutaj zmianę. Japonia. Wiecie, tych zawodników nie jest za dużo. Machida. Chyba go pozyskałem do ŁKS Łódź ostatnio, Machida. Ale nie są to, no ten Acosta, nowy zawodnik na ten moment, Angelo, nie są to zawodnicy, no zrobimy tak, że przeniesiemy go do Polski. A już nie można dwóch, można, taka akcja, to może Brazylia? Okej. W Austrii nikogo nie znalazł, chyba takiego też ciekawego. Jest ten Aleks Ławniczek, który może by wrócił do polskiej ligi, ale też nie widziałem żadnych zawodników, którzy by się przydali, więc ruszamy dalej. Jest jeszcze czas. Anglia, niech powróci do Anglii, tak. Portugalia, Holandia, na razie niech zostanie Portugalia. No zobaczymy, czy uda się kogoś tam znaleźć. I Polska, no niech zostanie. Może zatrudnimy jeszcze jednego skauta. Ale nie ma nikogo na razie takiego ciekawego, więc może zostaniemy z tym, co mamy. No i przed nami mecz Rakowem. Za chwilę do niego zaproszę.
I to już zobaczycie w kolejnym odcinku Kwasogrania. Trzymajcie się, cześć.